Na samym początku, jak wstawiliśmy tą furtkę, złamała nam się poprzeczka. Wtedy zdecydowaliśmy, zamiast wymieniać całą furtkę, wstawić znak z ilością kilometrów do Londynu. Bo stamtąd przyjechaliśmy i jeszcze wtedy, no chociaż teraz też trochę, mamy nostalgiczne wspomnienia i nas tam od czasu do czasu jeszcze ciągnie. Dzień dobry, jestem Kasia Kałdowski. A ja jestem Mariusz Kałdowski. Witamy w naszym domu w Ornecie, który nazywa się Panama Art Studios. Wedle bajki Ach, jak cudowna jest Panama, Janosza, Tygrysek i Misio, tak, szukali domu swoich marzeń na podstawie tej bajki. I okazało się, że domem swoich marzeń był ich własny dom. Obecnie kawałek świata i na końcu okazało się, że Panama nie jest gdzieś na końcu świata, tylko właśnie w tym miejscu, gdzie z którego wyszli, nie? Także myśmy też troszeczkę świata zwiedzili. Mieszkaliśmy, Kasia, od 81, czyli 30 parę lat w Anglii. Ja troszkę mniej, prawie 20 lat w Anglii. No i na końcu oboje wylądowaliśmy w Ornecie. Czyli tak trochę jak ta Panama. Nie. A dlaczego Orneta? Dlaczego Orneta? Bo to piękne miejsce, zupełnie przypadkowo na mapie znalezione kiedyś w internecie, ale kiedy obejrzeliśmy zdjęcia i na internecie oczywiście, bo to w Anglii było, na tyle się nam spodobało, że mówimy, spróbujemy, zobaczymy jak tu będzie. Nie? No i przyjechaliśmy do miasteczka, na tyle nam się spodobało, na tyle tu jest tej natury i prostoty życia, że stwierdziliśmy, dobra, spróbujemy. No i kupiliśmy działkę, potem domek postawiliśmy sobie. To jest to. Ale przeprowadziliśmy się, jak ja poszłam na emeryturę policyjną, bo z zawodu jestem prawnikiem. Pracowałam w Scotland Yardzie w Londynie i w Metropolitan Police. 18? Tak, 18 lat. 18 lat w sumie w policji, tak. A 8 lat w Metropolitan Police. Znaczy 18 lat w policji, a 8 lat w Scotland Yardzie. W międzyczasie poznałam Mariusza, który malował. Tak. A może, bo zaczęło się tak, Kasinka jest pochodzi z Sopotu, ja z Chełmna koło Torunia na Pomorzu i Kasinka od małego malowała, chodziła na wszystkie zajęcia jakie się tylko dały, tata ją zaprowadzał właśnie tam do BWA i tak dalej. Wiecie, ciągle malowała i nawet też jeszcze było troszkę lat temu. Ich w konsekwencji zdawała na matematykę, do dzisiaj nie wie dlaczego. Pojechała do mamy do Anglii na chwilkę, zatrzymała ją. Można było się dostać bez egzaminów. Aha, no. A jednak w tym roku, kiedy ja zdawałam, były egzaminy, no i była duża konkurencja. No, pojechała do Anglii i chciała wrócić i zdawać na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. No niestety stan wojenny ją zatrzymał. A potem proza życia przyszła i właśnie skończyła prawo i tak dalej i mieszkała i pracowała w Anglii już i pracowała właśnie w Scotland Yard i Metropolitan Police. Natomiast cały czas malowała. Jak myśmy się poznali już prawie 17 lat temu, ja patrzę tam pełno obrazków jej, mniejszych, większych, u jej mamy, wieszono i tak dalej, ciągle o tym mówiła. No i jakoś tak jak zbliżyliśmy się do siebie i zarazem zamieszkaliśmy, no to pracownia była otwarta, była pełna farb, no i Kasinka coraz bardziej zaczęła malować i zaczęła różne robić kursy, edukacje i tak dalej. No i skończyła między innymi w St. Martins, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Londynie, parę kursów różnych technik ceramicznych, graficznych, już nie pamiętam jakichś, bo tego tyle było, że aż trudno spamiętać, nie? No i też zrobiłam kurs kuratora sztuki. A też, prawda? Ponieważ Mariusz natomiast, absolwent krakowskiej ASP, tam bardzo się udzielał w Anglii artystycznie, a chciałam mu pomóc. I chciałam trochę różnych jakby ciekawostek, jak to się robi, jak powinno się robić dobre wystawy, jak od czego zacząć, na czym skończyć, co dodać, czego, co ująć. Bardzo mi to przepasowało,
bardzo lubię organizować wystawy, oczywiście do momentu, kiedy zaczynam nie ogarniać. Jest to no i mam, przy okazji zdobyłam sobie taki papierek z Centra St. Martins, między innymi właśnie na kuratora. No ale w efekcie to jest tak, no ja już wystawiałem znacznie wcześniej, ale jednak takiego, jak to się mówi, na tym rynku angielskim rozejście się i możliwość, to jest też unikatowe, udało nam się żyć ze sztuki. To jest to, że za tobą jest ile już w tej chwili wystaw? 70 już mam. No ja mam trochę więcej, mam około 300, a także troszkę tego jest. Natomiast to wszystko razem mi się to, że mamy wielką radochę w tej chwili, kiedy Kasia przeszła na emeryturę, mogliśmy się tu przenieść, że nie mamy presji tego takiego, powiedzmy, codziennego życia, w sensie finansów i tak dalej, że mamy po prostu wspaniałą zabawę, którą realizujemy sobie tutaj w naszej pracowni, w naszym domku w Ornecie. Nice, jest super. Z Anglii, w Anglii nie było ciężko żyć ze sztuki, ale ja nie decydowałabym się na to, nie mając jakiegoś innego zaplecza i po prostu byłam bardziej odważna robić i wystawy, i malować, i wystawiać, i próbować sprzedawać. Co później nie było tylko próbą, to był mój już drugi czy tam trzeci zawód. Ponieważ byłam bezpieczna, bo miałam pełen etat, pracowałam na pełen etat. W Anglii nie ma, prawie właściwie 90% nie ma darmowych ściep. Więc to jest duży wkład kosztów własnych, żeby organizować wystawy. Więc żeśmy kombinowali, co tu zrobić. Ja jako osoba, która była po tym właśnie kursie kuratora, miałam jakby worek pomysłów. Jednym z tych pomysłów dla Mariusza było zgłoszenie się do powiernictwa narodowego National Trust i żeby Mariusz malował ich pałace i ogrody i wystawiał. Mhm. To się udało. Przedtem byłem artystą rezydentem Regent's Parku przez ładnych lat, w sumie 11 lat. No to właściwie był ten początek. Kontynuacja. Kupiliśmy sobie dom pod Londynem w Kencie, w cudownej miejscowości, gdzie właśnie były dwa jakby obiekty nasze na trzas. Jeden to był właśnie piękny budynek należący do General Wolfa. Ale przede wszystkim drugi to był dom Chartwell poświęcony ich jakby pamięci Churchilla. Można powiedzieć, że Churchill był naszym sąsiadem. A jeszcze trzeci był dom Darwina, Downhouse, z innej strony. Z naszego miasteczka, ale już nie należał do naszej miasteczka. Można było na piechotę dojść. Można było do niego dojść. Ale właśnie w Chartwell i tak dalej, to wszystko razem Kasi jakby podsunęło ten pomysł, co w efekcie też przyniosło, że malowałem parę tam naście czy dziesiąt tych osi, już nie pamiętam, tego sporo było. Ale do tej pory jesteś właściwie malarzem, rezydentem na południowo-wschodniej Anglii. No ale oprócz tego Kasia cały czas wystawiała swoje prace, znajdowały w najlepszych takich renomowanych galeriach. A jeszcze wracając do tego, co Kasia powiedziała, w momencie, kiedy cię galeria już prowadzi, promuje, to jakby już tu koszty nie wchodzą w grę, to galeria zarabia na sprzedaży twoich obrazów, ale jak chcesz zrobić wystawę sobie sam w jakimś fajnym miejscu, to niestety często obija się to o właśnie koszty. Jeśli to jest przez miasto czy jakieś centrum prowadzone, to te koszty są mniejsze. Jeśli są to naprawdę w dobrych, najlepszych miejscach jakieś, no to są bardzo duże koszty, no ale i tak bywało, nie? Różnie, nie? No i jakoś daliśmy radę. A jeszcze byliśmy członkami Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków Wielkiej Brytanii. Tak. APA. Byłam uhonorowana tym, że zostałam przyjęta na członka, jeszcze zanim w ogóle skończyłam jakiekolwiek drugie tam... Drugie było Free Painters Cultures. Tak, nie. Free Painters Cultures. I tam mieliśmy bardzo dobre wystawy w tym polskim centrum, który jest dosyć na całą Anglię chyba najważniejszym dla polskich artystów, żeśmy często mieli wystawy. Free Painters and Sculptors też mieli wystawy przy Palma i przy Mo, też mieli tam wystawy. Też to było jakby, ale wiele z tych wystaw były bardziej dla satysfakcji, dla
wymiany poglądów, wymiany się swoją twórczością między sobą a innymi artystami. Też i kontaktów. To nie była komercja, to było bardziej twórcze. To były bardziej, okazje do spotkania się z innymi artystami, zaciągnięcia inspiracji od siebie nawzajem. Ale dużo przyjaźni pozostało z tych czasów i dużo jakby wymiany, nadal wymiana między nami jest. Co prawda teraz w Polsce to my wolimy sobie w ogrodku siedzieć czasem, tak, niż się zajmować jakąś organizacją. Tak, tym bardziej, że jednak były te wielkie projekty, mniejsze projekty, tego było bardzo dużo i ciągle gdzieś tam się coś śladowo wraca i tak dalej. Nie? Ale teraz w tej chwili mamy tutaj ten projekt, że jest... to Kasia też pomysł, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają tu na Warmię, zrobiliśmy kampanię, sześć studiów, siedmiu artystów, bo my jako dwójka występujemy, zapraszają do siebie, do pracowni, żeby goście mogli umówić się, przyjechać, zobaczyć, jak artyści żyją, jak pracują, wejść do ich pracowni. No i oczywiście też jest element dość istotny, którym jest związany z tym, że jak będą im się podobały ich prace, mogą je zakupić bezpośrednio od artysty. Nie? My jesteśmy trochę zblazowani jako osoby, które na co dzień zajmują się sztuką, malowaniem, eksperymentowaniem. Znaczy ja to eksperymentuję, bo ma już mniej. Bo on ma tam swoje obrazy, które są zwykle natura i rysunki, które są zwykle portretami. Poza oczywiście tymi innymi projektami, które już wychodzą poza studio. To my jesteśmy zblazowani, że ludzie są zafascynowani, jak przychodzą, chcą zobaczyć tą brudną sztalugę, tą brudną podłogę, z którą ja walczę cały czas. No i to jest taka okazja, żeby pokazać, nie tylko na tym filmie, ale też chętnie zapraszamy. Opowiemy, ja bardzo chętnie opowiem o swoich różnych zamiłowaniach, używania różnych technik. Jeden obraz może się różnić tak od drugiego, że nie rozpozna się, że to mój. Chyba, że już ktoś wie, że już coś takiego malowała. Często jest tak, że jak się widzi obrazy innych artystów, to jest tak jak pismo, pismo ręczne. On rozpoznaje się, rozpoznaje się z daleka, że to jest ta osoba czy inna. To nie jest dlatego, że ja nie chcę być rozpoznawalna, tylko ja mam w głowie taką ilość pomysłów, że żeby je zrealizować, czasem chwytam się do różnych technik i tutaj na przykład przedstawiam taki obraz, który jest malowany mieszanymi technikami, bo tło jest, zresztą do filmiku dodamy zdjęcia, jak on podstawał od początku do końca. Tło jest robione techniką lania akrylem i tu jest, to nie jest trudne, jak się już wie, jak to robić, ale dosyć czasochłonne. No i samo z siebie wychodzi, jak już wiadomo, jak zmieszać te farby i z jakimi środkami, z jakimi mediami to zmieszać. A z Anglii natomiast wyniosłam zamiłowanie do obrazów tak zwanych mistrza Turnera i to jest, i z tego chyba jestem najbardziej znana. To jest właśnie taki turnerowski obraz, z których jestem najbardziej znana, do których wracam w przerwach między eksperymentami. No. Czyli to portret, powiedz? To jest na bazie rysunek z cyklu Ślady ludzkiej egzystencji, 130 któryś. Na bazie mojego syna. Zdjęcie zrobiłem jakieś, nie wiem, 17 lat temu. Zawołał mnie kiedyś, wykąpał się i tak dalej, coś miał, jakąś sprawę do mnie. Wszedłem, mówię, kurczę, i siedział taki zamyślony. Ja mówię, kurczę, to znaczy w wannie. Sekundę wziąłem, aparat zrobiłem i przez 17 lat to zdjęcie czekało, żebym zrobił, nie? I tak ostatnio mnie właśnie wzięło, syn już ma 27 lat. No, mieszka na drugim końcu Europy i od dziecka, bo to już było w Anglii, jak byliśmy. Ładnych paru lat był. I tak ten rysunek chcę zrobić, żeby to światło i to zamyślenie jego połączyć wszystko razem, nie? Także miejmy nadzieję, że mi się uda. I będzie odczytywane.
stosuję starą, tradycyjną technikę piórkową, którą uwielbiam najbardziej do rysowania. Stosuję na papierze, który odkryłem kiedyś w jednym z sklepów angielskich, kupując różne papiery. To jest ręcznie robiony z Nepalu papier. I używam tradycyjnie czarny tusz i biały tusz z tradycyjnymi piórkami. Takimi jak w szkole się uczyliśmy, jako dzieci, pisać jeszcze. No, teraz się dzieci tak nie uczą. Pisanie właśnie tradycyjną stalówką i piórkiem, nie? Jeszcze biurka były takie w szkole, że właśnie było w pośrodku, się wkładało do tusza, do tuszu, nie? Także ten. A tak to jest cykl właśnie takich moich refleksji o przemijaniu, o życiu, o tych. I to jest taki bardziej z tych lżejszych, nie z tych mocnych, ekspresyjnych, gdzie jest dużo emocji. Tu jest lżejszy, bardziej taki o zamyśleniu, zapatrzeniu. O, tak sobie wymyśliłem. Okej, okay, pokażę Ci te zdjęcia, co chcę użyć do pasteli. To nasze wakacje z pierwszego wyjazdu do Marrakeszu. 2005? Tak, jeszcze przed ślubem. Bardzo mi się podobały te aleje w Marrakeszu. To właściwie... Handlowe. To jest tak, bo to taki niby rynek, ale jednak to są ulice. To są całe ulice, które są zakryte u góry drewnem, nieszczelnym zresztą. Jakąś ściną czy wikliną i takie piękne te są żaluzje. Takie żaluzje się robią i światło od góry idzie. Tutaj mi się, na tym zdjęciu mi się podoba światło, a na tym mi się kolory tych tkanin podobają. Ale to był, one się bardziej różniły. Tutaj wszystko wyszło bardzo czerwone. No bo to jest kwestia obiektywów w aparacie. Tak? Bo oko nasze łapie kolory, już nie jest oślepiane. Aparat przez to, że jest ostre światło z góry, jest oślepiany, no i kontrast łapie i byłby to oczywiście dobrej jakości aparat jakiś, czy fachowiec zrobiłby to pewnie jakoś z tym się rozwiązał, ale tu ten. Ale dzięki temu w pamięci masz to, będziesz namalowywała te kolory, które pamiętasz. Znaczy nie? Pamiętam, bo pamiętam więcej niebieskich, zielonych, żółtych, a tutaj czerwony. No nie wiem, czy mi to wyjdzie, to jest świetny abstrakt. Twoja głowa. I moja głowa. Tak. Tak, ten, ale świetny abstrakt, ale już tak nie wiem, zaczynam, bo już zaczęłam, to zaraz tam będę kończyć, ale właśnie zaczynam od tego, od tego, ale wzięłam to ujęcie, bardziej z tym światłem, ale te kolory. Oprócz tego mam ten zaułek, to mi się podoba. Aha, poczekaj, to Ci pokażę tutaj od razu te pastele, które użyję. Czyli nówka. To są nówki. Zobacz, te mini pastelki. Prawda. O. I tu są właśnie takie kolory tych, jak tych tkanin. Niektóre są bardziej naturalne, niektóre mniej, ale te tkaniny właśnie miały te kolory. Te wszystkie róże i niebieskie, i te żółcie, takie ostre. Fajne. One są bardzo fajne. Tutaj też mam. Są dosyć miękkie. A te na większe na podmalówki wzięłam sobie, one nie mają tutaj takiej, ale popatrz, zaraz Ci coś pokażę, ale chciałam Ci pokazać, bo one są dobre na podmalówki, bo jak pastelą nie rysujesz, a malujesz, to większą powierzchnię pokrywasz dzięki temu. Tylko, że nie ma tutaj takiego wyboru, na przykład tutaj jest taka kolor tej obożynki. Oberżynki. O, i on jest bardzo dobry na ten, żeby ciemne robić. Znaczy nie tylko ten, ale podmalówkę ciemną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tutaj chcę Ci pokazać ten, bo to zdjęcie jest z ogrodu Yves Saint Laurent z Maroka, ten Jardin de Majorelle. I właśnie te niebieskie, a to są naturalne pigmenty. Tak. No mam nadzieję, że... No to one są dobre, podobne, nie? Tak. Tylko, że to nie są naturalne pigmenty chyba i trzeba będzie użyć fiksatywy,
I tam po jakimś czasie może mi to... Nie powinno, wiesz, to nie jest jakiś już zupełnie szkolna atletka. Wszystkie z tych fotografii się prosi, żeby z abstrakt tego zrobić. Ciekawe jest, czy będę na tyle odważna, żeby z tego zrobić abstrakt, czy będę się dawał bawić. A to jest zdjęcie z tego muzeum, pałacu właściwie starego, który już robiłaś kiedyś na obraz. Tak, ten pomarańczy obraz. Tak się wchodziło i ono w dziurze rosło. To się szło stawie. Górą, tak. I nagle tutaj jaka dziura jest i sad tych, małutki sad pomarańczy. Myśmy byli kiedy? W lutym, marzec chyba w tym okresie, jesiennym czy wiosennym. Że wtedy było pełno bocianów dookoła w tym pałacu, na murach się działo i dziesiątki. No na pewno była bocianów. Po Polsce wtedy zima. No na pewno zima, no. Ale kiedy to było? Czy to było między październikiem a... Lutym chyba. Nie, bo w lutym to byliśmy w Egipcie, zaraz dużo idziemy. A to z tego samego typu, mi się podoba, bo te filodendrony, te liście, ogromne liście filodendronów, z tyłu ten bambus. Ono akurat pasuje do mojego obrazu, który teraz robię, w sensie kolor, chcę więcej takich. Tylko, że twoje są takie niebieskie padające, a to jest w żółcie, ta zieleń wpada. Chociaż niektóre masz takie neutralne zielenie tutaj, nie? Ale gra światła jest fajna i tych zieleni, takich abstrakcji. Ten fiolet z różem na tym stawie. Znaczy kwestia, czy pójść w staw, czy nie, nie? Ale to fajnie, bo tu można wzmocnić ten odbicia w wodzie efekty, czyli zciemnić, a dać więcej świecenia światła, kontrast. A ten niebieski byś robił? Nie, ja bardziej abstrakt zrobię z tego. Zgubię to, że to jest nad wodą i tak dalej. Bardziej mi zależy na tym, żeby to się działo, jakby ten, nie? Wydrukowałam, nie to sama czy... nie wiem, czy bym chciała to robić. Coś nie pierwszy? Się ten... Tak, bo ja chcę, tutaj, bo to chcę ci pokazać, tak. Oleją arabską. Tu mam, popatrz. Stroju. Popatrz. Prawdziwego Araba, nie Arabki, bo masz spodnie. Zobacz, brązy. Brązy i róże. Znaczy róże to są takie bardziej, właściwie taki brązowy, ale trochę wpadający w róż i do okru. Czyli tak jest, jeny, umbry i okry, nie? Tak. Nie, fajna zabawa. Nie? To spróbuję to. No i mam dachy jeszcze, ale dachy to już taka klasyczna pastela będzie, po prostu pejzaż. Nie wiem, czy to będę... Robiła, bo pamiętam ten szok mój był, jak przybyszliśmy tam, patrzyliśmy, ilość anten satelitarnych. Będziesz robiła za antenami satelitarnymi, czy bez? Zobacz, jak nie wyjdzie. Ja ci mówię, wszystko wygląda jak abstrakt. Jak przymrużysz oczy... Tak. Zresztą to dobry pomysł, bo przymrużysz oczy, to widzę więcej światła i więcej cienia. Wtedy nie muszę się bawić tak bardzo w detal. Nie? Popatrz. Tak. Nie? Tutaj też. Dobra, to jakoś próbowałam tymi właśnie suchymi pastelami i chcę sobie popróbować więcej. A ten pomysł tego Marrakeszu to już od nastu lat mam w głowie. Pomyślałam, chyba pastelem będzie najlepiej, bo farbami byłaby za duża babranina. Bo tych kolorów migających koło siebie jest tak dużo, że one by wychodziły jak błoto farbami. A pastele można jedno obok drugiej, pod warunkiem, że się nie będzie za bardzo rozcierało. No zobaczymy. No przede wszystkim suchymi, bo mi tłuste nie wychodzą. Tobie ładnie wyszła, babcia, kiedyś tłustymi. Ale to było na drugim chyba roku studiów, bo ostatnio chyba tłusta pastę. A suchymi? Suchymi nie. Suchymi teraz rysowałem jeszcze przed studiami. Chyba nie, na pierwszym roku może coś zrobiłem. Nie, przed studiami. Takiej starszej pani właśnie w Chełmie, miała kamienicę taka. Trochę barwna postać przyszła do muzeum. Sam z ojcem różne biznesy prowadziła właśnie, bo ona miała przedwojenne korzenie i tam układy i tak dalej, miała kamieniczkę w Chełmie i ona przynosiła. I od niej dostałem właśnie między innymi w prezencie stare przedwojenne pastele. One miały tyle lat, były rewelacyjne, mięciuteńkie, oczywiście tam zestaw był malutki kolorów i tak dalej. Nie? I pamiętam, że wtedy robiłem troszeczkę tymi pastelami od niej w prezencie. Nie? Jak ona zmarła i tak dalej, to potem w prezencie dostałem właśnie do secesyjną sztalugę, która teraz zresztą idzie do muzeum po ojcu. To, i tam parę innych rzeczy takich, ta laka, to co tu wisi japońska i tak dalej, to po niej właśnie dostałem.
się mówi, w spadku. Ale tam prawie nie wyglądałem, ale właśnie to było piękne, bo ona miała sporo rzeczy. Sama też troszeczkę malowała, coś tam robiła. Niewiele pamiętam z tego, bo to było na 40 ładnych przyszło, 45 lat temu, nie? Więc ten, ale wtedy robiłem pastelami i lubiłem. Właśnie to, że to tak miękkie były one, taka przyjemność robienia w nich, nie? Problem był z fiksowaniem. Człowiek nie miał zielonego pojęcia o tym, że to trzeba fiksować i tak dalej. Potem się dowiedziałem, gdzieś tam od kogoś i tak dalej, ale to już bliżej przed studiami, że można kupić właśnie fiksatywę i taką z róleczek do dmuchania. Kiedy dmuchało i wkładało do butelki z fiksatywą, to się lapało i tak dalej, i tak dalej. A potem była rewelacja, bo już człowiek się tym nie stresował, gdzie leży te róleczki, gdzie leży to wszystko, tylko używało się lakier do włosów. Teraz nie pamiętam, czy to zmieniało kolor, czy nie zmieniało, jak to funkcjonowało i tak dalej, nie? Także ten, no, już nie robiłem. Ten. Pusta mi, jakoś tam zacząłem właśnie i pod żelazkiem robiłem też i suszarką do włosów, że ona wchodziła, można było następną warstwę. Bo z pustą był problem, że jak się zrobiło pierwszą warstwę czy drugą, to już się nie ciągnęło, nie? Ten babci portret jest właśnie na podmalówkach chyba w ogóle robiony. Z włotry, znaczy z tego, z akwareli, nie? A potem na to poszła tłusta, ta, nie? Ale też tam jakaś właśnie suszarka albo żelazko szło. No, mnie też, nie, właściwie mnie w ogóle do pasteli nie ciągnęło. Pomyślałam sobie, Boże Święty, jaka to babranina, a ten pisk na tym papierze w ogóle, to mnie odrywa. Ale zobaczyłam, jakie efekty można uzyskiwać, bo mi się wydawało, że te pastele to takie bardziej jak witkacy. Po prostu kreska, czy tak jak Wyspiański, kreska troszeczkę tam, wiesz, ten. Ale widziałam inne pastele, widziałam właśnie tak zbudowane pastele, żeby to wyglądało jak prawdziwy, dobry, olejny obraz. No oczywiście w większym skrócie, bo to nie jest takie ten, chyba że ktoś potrafi. Ale wiesz, to znaczy to, co widzieliśmy w Dorce, u Degasa, Rodrejka. Tam są fajne, nie postacie pierwszoplanowe, abstrakty, które istnieją w drugim planie, nie? I to rozmycie i tak dalej. Tam można mieć parę inspiracji, nie? W tych, ale właśnie nie w postaciach, bo jak postać jest rysowana, to ona jest mniej abstrakcyjna. Chociaż on miał momenty, gdzie bardzo abstrakcyjnie robił, nie? Ale to fragmenty i tak dalej, ale ciągle jest to jedna postać, jest to jakiś portret ciała czy twarzy, nie? Nie? Także to, ale warto zajrzeć, nie? Do tego. Kwestia jest tego, czy on używał fiksatywy, czy nie, czy dlaczego to tyle lat przetrwało, to przyszło 100 lat i tak dalej, jest to w muzeum, niby tylko światło jest zdjęte, czyli coś jednak, światło musi działać tam na ten pigment, że oni dbają o to, żeby to nie było. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, czy tak to jest zabezpieczone. Pod szybą nie powinno być problemu, nie? Ja nie pamiętam, jak one były. To było no pod szybą na pewno, nie pod fleksji, bo się robi statystyczna ta elektryczność, czy tam jakiś tam, jak to tam nazywają. I jak tylko przyciągnie. I przyciągnie pigment do siebie. No i wtedy abstrakt mamy na szybie, znaczy na pleksji. Mi się te kolory tak podobają, że aż szkoda ich ruszać. To do roboty. Wiesz, można po prostu zrobić fotografię tego i jest. No, albo usiąść. Obraz, nie? I usiąść i zafiksować. No. Dobra, do roboty. A szkoda. Tak, i do ogródka trzeba się robić. Też, no. Do ogródka. Już zrobiłam podmalówki, to teraz robię te najjaśniejsze i najciemniejsze punkty najpierw. W obrazie trochę niebieskiego widzę. Miałam z której fotografii ja to robię, z tej czy z tamtej. Cuk w Marrakeszu miał być pełen ludzi, nawet je tutaj mam naszkicowane, ale w końcu góry wziął abstrakt i dwie postacie symboliczne, bo bardziej mi chodziło o kolorowe tkaniny i światło przebijające się od góry i od przodu. Odbijające się na
na kosarce. Troszeczkę przy tej postaci będzie też. Ale tu śmiesznie mi skacze ten pyłek z tej akwareli. Nie akwareli, pastelki, tylko to akwareli. To się wszystko miesza. Co malujesz? Maluję gąszcz. Gąszcz taki piękny, gdzie światło gra i cała reszta jest abstrakt. Ale gąszcz, na których roślinach, które jest to prawie jak abstrakt. Wibruje światełko, rozchodzi się i tak dalej, nie? Także na tym mi zależy, żeby to było z bliska kompletny abstrakt, a im dalej, żeby się ta realność światła takiego wydobywała. Jest to takie coś trudne do nazwania i do określenia, nie? Tego typu kolorystykę i tak dalej to zawsze gdzieś tam ciągnąłem z takich właśnie buszów przyzadomowych, za garażem i tak dalej. I to głównie w angielskich, bo tam jest specyficzna roślinność, taka, która daje chłodniejsze odcienie, nie? W zieleniach. U nas to od razu są takie rośliny, takie gatunki roślin, że one w ciepłe wpadają, a tam właśnie jest tak fajnie, że one mają tą chłód. I taki chłód chcę tu przedstawić, nie? Że jeszcze trochę potrwa, nie? Także zabawa w taki abstrakt zupełnie spontaniczny, który gdzieś tam się zamieni potem w jakby pięknie przebijające się światło przez to wszystko, które to wszystko... Już teraz widać to światło. Ale jeszcze, bo tu jest za dużo żółci i tak dalej, to musi być takie zupełnie coś eterycznego, takiego delikatnego i tak dalej. Żeby chciało, żebyśmy tam chcieli wejść i czuć się dobrze i fajnie. No. Taki mam plan. A jak to wyjdzie, zobaczymy. Nie? Ja sobie tutaj kolorki robię sam. Nie z gotowców. I... Jakie kolory używasz? No w tej chwili to na bazie cyjanu, bieli, troszkę lemon, tego żółci cytrynowej. Ale najwięcej jest tutaj cyjanu z dodatkiem właśnie żółci, albo tej z gramem ultramarynie, nie? Ja na podstawowych maluję, także pod kolorach z tego niewiele jest, nie? Także taka zabawa tutaj. Mogę ci jakiś pożyczyć, chcesz? Nie, dziękuję. Tym razem nie, bo to jest tak ograniczona ilość kolorów, że... Oj, zaraz. Że... Jakoś się chyba dam radę. Końcowy etap zamówienia. Kładę żywicę na panel, który zrobiłam techniką lania akrylem.